proszę o spokój. Proszę patrzeć, teraz jest moja kolejna. Proszę zgłosić, że chce pan w trybie sprostowania, ale najpierw pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Tracz. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ten projekt jest kolejną próbą ograniczenia ochrony praw kobiet w Polsce przez fundamentalistyczne i ultrakonserwatywne organizacje. Został przygotowany przez niesławny Ordo Iuris. Zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Ta dzisiejsza burzliwa debata w Sejmie pokazuje, że ten projekt jest kolejnym dowodem na ścisłe współdziałanie fundamentalistów z politykami Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji. Wskazują również na to informacje opublikowane 15 marca przez portal Balkan Insight. Z tych informacji wynika, że polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało list do rządów innych państw i w tym liście nakłania resort Zbigniewa Ziobry nakłania inne kraje do poparcia traktatu, który zastąpiłby konwencję antyprzemocową. Co za zbieg okoliczności, że taki sam traktat jest w założeniach omawianego właśnie projektu Ordo Iuris. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości w jakikolwiek sposób współdziałało z inicjatorami tego projektu w jego przygotowaniu? To jest kluczowe. Dziękuję bardzo. Panie pośle.